15 najlepszych obiektów z nowego dodatku Razem Raźniej do The Sims 4. Cześć, cześć rybeńki, to Aqua. Nowy dodatek Razem Raźniej słynie z wielu interaktywnych obiektów i w tym odcinku przedstawię Wam kilka godnych przedmiotów, które serio zasługują na wyróżnienie oraz naprawdę na zwrócenie Waszej uwagi. Musicie je wypróbować, bo naprawdę zabawa jest przednia. Mam dla Was 15 propozycji naprawdę fajnych rzeczy, które realnie wpływają na rozgrywkę, a nie, wiecie, są tylko zwykłą dekoracją. O nie, nie, nie. Więc kochani, znacie reguły, bierzcie sobie coś do picia i lecimy! Numer 15, czyli na samym początku chcę Wam pokazać pianino. I wiem, że kochani, pianino tutaj może być dla Was czymś takim dość pospolitym, bo nie oszukujmy się, ale w grze pojawił się już fortepian i to nawet bym powiedziała, że nie jeden. Ale muszę Wam powiedzieć szczerze, że to, co zrobili tutaj z tym pianinem, jest naprawdę bardzo fajne. Zobaczcie sami, jakie naprawdę bardzo ładne mamy tutaj kolory. No przecież to wszystko jest naprawdę mega, mega cudowne. Ja się nie mogę napatrzeć, zwłaszcza na to. To jest po prostu coś cudownego. Tył też oczywiście jest jakiś taki, wiecie, przyozdobiony. No może nie jest to jakaś wielka rewelacja, jeżeli chodzi faktycznie o plecy tego instrumentu, ale fajnie, że w ogóle coś takiego doszło. Typowy, zwykły instrument, typowe pianino, więc możecie sobie sami zobaczyć, że nawet tutaj możemy zatrudnić pianistę, możemy sobie poćwiczyć, usiąść i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę nic się tutaj nie różni. Jeżeli chodzi o umiejętności tej simki, to proszę bardzo, wskakuje nam pianino i to jest dosłownie to samo, co byłoby przy fortepianie. No ale tak jak mówię, no przecież po prostu wygląd tego tak naprawdę, no w tym przypadku mebla, także naprawdę koniecznie udekorujcie sobie dom nowym pianinkiem, bo jest po prostu boskie. Pod numerem 14 powiedzmy, że kryje się dość banalny obiekt, bo chcę Wam pokazać okna. Ale kochani, nie chcę pokazać Wam takich zwykłych okien, no bo przecież tutaj nie o to chodzi. W dodatku doszły okna, które będą świetnie wypełniać przestrzeń, tą, która się zawsze pojawia pomiędzy ścianą a dachem. Sami widzicie, że mamy naprawdę idealne okno, które idealnie wpasowuje się w klimat dachu dwuspadowego. Także, to nie jest koniec. Mamy jeszcze inne okna, które są kwadratowe. One naprawdę są bardzo duże i takie bym powiedziała, że no, eleganckie. Na pewno można je w fajny sposób wykorzystać, więc kochani, polecam Wam się tutaj, że tak powiem, nimi zabawić, także można tutaj naprawdę fajnie kombinować. Myślę, że prędzej czy później doczekamy takiej chwili, że moderzy będą faktycznie tutaj z tymi oknami co nieco więcej kombinować niż faktycznie EA, ale kochani, muszę też powiedzieć, że naprawdę to jest ciekawie zrobione, bo zobaczcie sami, takie jedno okno potrafi mieć naprawdę różnego rodzaju warianty, nie tyle kolorystyczne, bo te kolorystyczne są trochę ubogie, ale przede wszystkim mamy tutaj różnego rodzaju inne obramowania, więc, że tak powiem, nie jest nudno i nie jest monotonnie. No i przede wszystkim po prostu furorę zrobiło tutaj to, że on faktycznie pasuje do tego takiego, wiecie, zakątka właśnie przy dachu, także to jest dla mnie po prostu idealne. W temacie tych okien chyba nie ma tak naprawdę już co tutaj więcej dodawać, bo one, jak sami widzicie, też mają różnego rodzaju obramowanie, troszkę inne. Obramowanie, czyli po prostu mam na myśli to, co tutaj się po prostu w środku dzieje. Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa i w sumie, no że tak powiem, nie mam zamiaru studiować nauk o oknach, także musicie mi to wybaczyć, ale wygląda to całkiem okej i myślę, że naprawdę, jeżeli chodzi o budowniczych, to może to troszkę urozmaicić wygląd domów. Numer 13 okazał być się dla mnie pechowy. Mam nadzieję, że dla Was taki nie będzie, albo raczej może to dopiero rozkręcić Waszą simową imprezę, dlatego że chciałam Wam pokazać działko imprezowe, ale jak się okazuje, ono też potrafi stanąć samo w sobie w płomieniach. Tym przedmiotem, że tak powiem, trzeba uważać, bo naprawdę mogą się tutaj różne rzeczy wydarzyć. Chciałam przetestować, chciałam zobaczyć, chciałam oczywiście sprawdzić wszystkie opcje, no ale kochani, gra mnie sama pokonała, sami widzicie, bo w tej chwili Wam wyświetlam pożar, że było tutaj przez chwilę naprawdę grubo. No ale mam nadzieję, że w tej chwili uda mi się pokazać Wam faktyczne działanie tego przedmiotu, a nie tylko po prostu sianie spustoszenia. Przedmiotu niestety nie możemy schować do simowego wyposażenia, co wydaje mi się być takie trochę smutne, natomiast możemy go sprzedać, ja tego robić nie będę. Możemy oczywiście go też chwycić i dowolnie nim po prostu jeździć, przekręcać, przesuwać i tak dalej, i tak dalej. Miejcie to na uwadze, że wcale nie musi to działko stać tam, gdzie ewentualnie po prostu jest. Możecie sobie nim manipulować w trybie rozgrywki. No i teraz przejdźmy do pokazu konfetti. O nie. Serio, znowu? Nie! Chciałam Wam pokazać jego normalne działanie, a nie po prostu znowu rozwalenie. Słuchajcie, może faktycznie ten obiekt jest po prostu teraz tak zaprogramowany, że musi się dziać, musi się palić, musi się robić wszystko z tym. No może uda mi się z tym, no może w takim razie do, nie wiem, 3 razy sztuka. O! Tak, słuchajcie, udało się. Do 3 razy sztuka. Żeby Sara miała już dosyć tego działka. Uroczysta katastrofa. No ja wiem, nie wyszło to najlepiej. Jeśli chodzi o działko, to w krótkim czasie niestety, ale nie możemy go używać ponownie kilka razy. Szkoda, że nie działa wtedy, kiedy chcemy. Szkoda, że nie działa jak dosłownie powiedzmy, że fajerwerki. No i tak jak mówię, jest to na pewno ciekawy element, że staje samo w płomieniach. No ja generalnie lubię takie imprezki, wiecie, trochę nieprzewidywalne w Simsach, także na pewno będę używała tego obiektu. A jeśli naprawdę będzie zależało mi na życiu wszystkich Simów w okolicy, no to wtedy faktycznie tego obiektu używam.
przedłużać nie będę. Pod numerem 12 przygotowałam dla Was walizki podróżne. I mamy tutaj walizki, które będą idealne dla dorosłych simów i takie będą się właśnie przy tych dorosłych simach najczęściej generować, kiedy będą nas odwiedzać goście. No i mamy też walizki, które są oczywiście idealne dla dzieci. Ja Wam muszę powiedzieć szczerze, że naprawdę za tymi walizkami dziecięcymi to ja totalnie przepadam. Ta z owieczką jest po prostu przepiękna. Gdybym mogła tylko ją używać jako dorosła simka, to oczywiście brałabym ją na każde akcje, na każde wypady. Ale nie mogę powiedzieć, bo pozostałe też mi się bardzo podobają. Mamy tutaj jakiegoś pieska, jakiegoś dinozaura, ewentualnie nosorożca. Tutaj mamy sówkę. Oczywiście pojawia się przecież krowokwiat. Ba, musiał być, więc jest naprawdę super. No i mamy tego najnowszego wielorybka, który w ogóle jest takim symbolem tego całego dodatku. Też muszę Wam powiedzieć szczerze, że te walizki dla dorosłych są takie trochę smutne. No fajnie, że są generalnie różnokolorowe, ale trochę mi zabrakło tutaj więcej kolorów. Na przykład brakuje mi jakiejś takiej właśnie tęczowej, ładnej, albo jakiejś takiej, wiecie, bardziej w moim kolorze, takim bardziej morskim, zielonomorskim. O, to wtedy by było naprawdę fajne. No ale tak czy siak, mimo wszystko, te walizki są naprawdę fajne i czy mi tutaj brakuje koloru czarnego, to ja nie dałam czarnej walizki, także przepraszam. No, ale wracając do tematu. Jeśli chodzi o opcję tej walizki, no to naprawdę opcji jest dużo. Oczywiście jest to taki typowy regał z ubraniami, taka typowa szafa bądź komoda, jak zwał, tak zwał. Możemy sobie zaplanować stroje, możemy sobie je przymierzać, możemy przebrać sima, możemy w ogóle zaplanować strój na wszystkie inne, wiecie, okazje i tak dalej, ale możemy też zmienić strój na przykład naszego małego tutaj niemowlaka. I myślę, że to jest też całkiem spoko, bo jednak wiecie, małe niemowlę samo koło siebie nic nie ogarnie, więc taka opcja w sumie musiała się pojawić. Mamy też oczywiście opcję otwórz walizkę i podnieś walizkę. Możemy sobie faktycznie schować ją do wyposażenia, ale słuchajcie, my ją jeszcze sobie otworzymy. I otwieranie walizki jest równie satysfakcjonujące. Muszę przyznać, że naprawdę wygląda to fajnie. I w ogóle wnętrze tej walizki jest nawet całkiem, wam powiem szczerze, że konkretnie wypakowane. Mamy tutaj jakieś ręczniczki, mamy tutaj jakąś pastę ze szczoteczką, buciki, okularki. No. Państwo, jej, żeście nam tutaj zrobili fajną dekorację. Jedyny minus jest taki, że ta walizka, którą sobie chowamy w wyposażeniu, niekoniecznie z tymi naszymi simami będzie podróżować dalej. Chcę wam to pokazać, bo może faktycznie coś się zmieni. Przechodzimy w tej chwili do siostry naszej tutaj, powiedzmy, głównej testującej bohaterki. I jej siostra zaprosi naszą bohaterkę do siebie na parcelę. Nawet są podobne. Więc klikamy na kalendarz i tutaj mamy opcję dodaj wizytę z noclegiem. Oczywiście, że klikamy plusik i możemy sobie wybrać dowolną ilość simów. Znaczy, na pewno będzie jakieś ograniczenie, ale ja tutaj mogę sobie zaprosić całą rodzinę. W tym przypadku chcę zaprosić tylko jej siostrę. Możemy sobie wybrać ilość dni, przez które dany sim bądź simowie będą u nas siedzieć. Mamy tutaj od 1 do 6 nocy. Ja na poczet tego całego testu biorę tylko jedną. Tu możemy też sobie wybrać konkretną godzinę. Ja wybieram sobie aktualną chwilę, także słuchajcie, czekamy. Pada nam komunikat, czy możemy zacząć wizytę z noclegiem. No i tutaj też jest bardzo ważna rzecz, bo wszystkie aktualnie trwające wydarzenia zostaną zakończone. W sumie to jest ważna informacja, bo jeśli jest jakieś takie naprawdę fajne wydarzenie, w którym aktualnie uczestniczycie, no to może wam niestety, ale to nocowanie wejść w konflikt. No to w takim razie czekamy na naszą simkę. Zaraz zobaczycie, jak będzie szła nasza główna bohaterka. Oczywiście pojawia nam się na parceli i niestety, ale kolor jej torby jest totalnie nie taki, jak sobie wybraliśmy. To oznacza, że niestety, ale nasza siostra przychodzi z jakąś tam losowo wygenerowaną walizką. Oczywiście tą walizką też możemy się tutaj, wiadomo, trochę porządzić, mimo tego, że ona jest naszym gościem. Możemy sobie też otworzyć, możemy sobie zamknąć, także no, wiecie jak jest. Walizkę możemy sobie odłożyć na stół, możemy sobie dosłownie schować do swojego własnego wyposażenia, możemy sobie schować tą walizkę naprawdę gdzie chcemy. Pod numerem 11 mamy nowe ramki na zdjęcia. Oczywiście takie, które są troszkę odpicowane, żeby nie było nudno. Standardowe zdjęcia, które mamy aktualnie w tej chwili w grze, są ładnym, pojedynczym zdjęciem oprawionym, jeśli tylko tego chcemy, bądź nie. Tutaj dochodzą nam takie w sumie trzy warianty. Duże zdjęcie z trzema małymi, dwa zdjęcia pionowe z dwoma poziomymi i trzy poziome. Specjalnie nie wyciągam tych wszystkich kolorów, żeby nie robić sobie tutaj niepotrzebnie bałaganu, tylko przy okazji tego modelu chciałam wam pokazać, jakie mniej więcej barwy nas tutaj czekają. Oczywiście kolory są w miarę uniwersalne, tak żeby nam tutaj one pasowały do tych ramek, które mamy aktualnie w grze. No więc możemy się faktycznie pobawić. Jedynym minusem tego wszystkiego, a może nie minusem, jest to, że nie możemy sami tych ramek przesuwać. Możemy po prostu wejść do trybu budowania i wtedy wykonać akcję przesunięcia. W trybie rozgrywki możemy tylko i wyłącznie wyciągnąć zdjęcia. Możemy chwytać, przekładać, gdzie tylko chcemy. Z ramki, dosłownie, do ramki. Tylko uważajcie, bo jeśli chcecie poziome zdjęcie wstawić do pionowej ramki, to ono się zawsze przekręci. Pod numerem 10 mamy różne śpiwory i są to śpiwory dla dorosłych i dla małych dzieci. Dzieci również będą mogły spać w tym większym. Ogólnie mamy 4 śpiwory do wyboru. Tutaj postawiłam wam jeden z różnymi wariantami kolorystycznymi. Tu jest drugi, również z różnymi wariantami. Tu mamy trzeci i tu mamy czwarty. Jeśli chodzi o nowe, ciekawe interakcje, to zdecydowanie oprócz spania, drzemki i siedzenia, możemy sobie na przykład opowiadać historię na śpiworze, ewentualnie urządzić bitwę na poduszki. No i dla przykładu pokażę wam, jak ta bitwa wygląda. Tutaj trzeba powiedzieć głośno, że bitwa na poduszki występowała w licealnych latach. No ale jeśli ktoś nie ma licealnych lat, no to ta interakcja będzie dla niego nowością. No a jeśli mamy licealne lata, no to niestety, ale to może na nas
już nie robić jakiegoś większego wrażenia. Śpiwory możemy sobie na spokojnie schować do wyposażenia, więc to oznacza, że możemy dosłownie sobie pójść spać pod gołym niebem i tak naprawdę będziemy mieli zawsze przy sobie łóżko. Ale to jest nic, bo jeszcze oprócz tego wszystkiego możemy sobie opowiadać historię. I tutaj mogę wam podpowiedzieć, że te historie nie są tylko i wyłącznie trzy, tylko one się dosłownie co jakiś czas zmieniają. Na przykład mamy tutaj jakąś opowieść przygodową o syrenach, mamy też o roślinie matce, czyli tej takiej wielkiej roślinie ze Strangerville, mamy również jakąś baśń o cudownym smoku, a za chwilę będziemy mieli komplet zupełnie innych opowiastek. Kapitanie Maślany Bucik, ewentualnie o rycerzu jednorożcu i tak dalej. One się co jakiś czas zmieniają, więc w większości będzie się zawsze pojawiać tam jakiś taki nowy element. Jedyne, co mnie niepokoi w tej całej animacji, to to, że Sim, który zawsze opowiada baśń albo bajkę, siedzi na tym śpiworze, a ten drugi musi stać i słuchać. Niestety próbowałam już to wszystko tak ułożyć, żeby po prostu te Simy obok siebie siedziały i tak dalej, ale nie, jakoś tak dziwnie, nie da się tego zrobić. To jest takie, kochani, trochę niedopracowane, może się kiedyś to zmieni, albo po prostu musi tak być. Pod numerem 9 mamy 6 rowerów dla dzieci, ale i jeden dla dorosłych. No i trzeba przyznać, że każdy rower też się czymś od siebie różni. Na przykład ten ma koszyczek, albo ten ma po prostu inną kierownicę. Tutaj mamy zwykłą kierownicę, tutaj mamy kierownicę urozmaiconą, to taką piszczałką, a tutaj mamy i światełko, i piszczałkę, i koszyczek. No i tak jak już wspomniałam, wszędzie są jakieś takie ładne, nieprzeciętne kolory. Dorośli też nie zostali, że tak powiem, tutaj opuszczeni, bo mimo tego, że mają jeden rower, to mają naprawdę dużo kolorów. Może te kolory faktycznie nie są jakieś wielce szumne i tak dalej, no ale myślę, że na przykład o, ten jest całkiem urokliwy. W trybie rozgrywki taki rower może posłużyć za naprawdę narzędzie do wielu, wielu wspólnych zabaw rodzinnych, dlatego że nasi mali Simowie mogą albo się sami uczyć na nim jeździć, albo mogą poprosić któregoś z rodziców o naukę jazdy. I co jest generalnie ciekawe, to w momencie, kiedy nasi Simowie jeżdżą na rowerku, mogą stracić zęba. Oczywiście mówię tutaj o dzieciach, które się dopiero uczą. W momencie, kiedy stracą zęba, mogą pójść położyć go pod poduszkę, oczywiście do swojego łóżka. Następnie przyjdzie wróżka zębuszka i przyniesie drobny pieniążek, no i najprawdopodobniej dyplom z zębem. Do tego wszystkiego to wspomnienie zapisze się jako kamień milowy, bo ogólnie w tym dodatku pojawia się coś takiego właśnie jak kamienie milowe, czyli najważniejsze wspomnienia, które są zapisywane tak jakby w księdze naszego Sima. No więc tutaj generalnie naprawdę dużo rzeczy się dzieje i na przykład takie etapy życia są pięknie rozpisywane. Pamiętacie pożar, który był spowodowany przez armatkę? No właśnie, on się tutaj pojawia jako kamień milowy. No ale zobaczmy, czy w takim razie nasz mały tutaj Sim straci zęba, czy uderzy się. Generalnie dużo czasu minęło i żaden mój Sim zęba nie stracił. To oznacza, że hipotetycznie miałam szczęście. Może następnym razem. Miejsce 8 to pudełka z pamiątkami i tutaj, kochani, ważną rolę odgrywają seniorzy, dlatego że to oni mogą wybrać pudełko. Mamy 3 pudełka do wyboru, oczywiście ja tutaj je przygotowałam wam w różnych kolorach, bo każde z nich ma dostępne tylko 3 warianty. No i słuchajcie, bierzemy sobie w takim razie seniora i wybieramy pudełko na pamiątki. Ja myślę, że możemy wybrać to, bo jest dość ładne i uniwersalne. Więc bardzo proszę, wybieramy pudełko z pamiątkami i teraz tutaj jest bardzo ważna, istotna rzecz. Możemy wybrać to pudełko z pamiątkami tylko jeden raz. I nie ma tutaj dosłownie żadnych odwrotów. Wiem, co mówię, wszystkiego już próbowałam. Nie ma czegoś takiego jak ponowny wybór. I podkreślam to wam, dlatego że między innymi, jeżeli przekażecie potem to pudełko z pamiątkami na przykład innemu Simowi i jeżeli on je sprzeda, to już, kochani, koniec. Po ptakach. Senior nie może wybrać sobie kolejnego pudełka z pamiątkami, bo te pamiątki po prostu tam przepadają. No ale teraz, kochani, wybraliśmy sobie to pudełko, więc przejdźmy jakby do innej zabawy. W momencie, kiedy już faktycznie mamy przypisane to pudełko do danego seniora, odpalają nam się różne opcje. Na przykład rozmyślaj nad sensem rodziny. I tutaj jest tego naprawdę bardzo dużo. I na przykład wybieram sobie rodzina to wspólna zabawa. Rozmyślaj nad tym, by otrzymać dynamikę rodziny kawalarzy. I to jest generalnie jakby związane po prostu z dynamiką rodziny. To mniej więcej jak po prostu rodzina będzie siebie postrzegać. Oczywiście w trakcie rozgrywki pewnie wyjdą jakieś różne inne śmieszne rzeczy, no ale wiecie, nie testuję dzisiaj wszystkiego specjalnie dla was. Chcę wam też zostawić kilka niespodzianek. Jeżeli chodzi o faktycznie samą zawartość pudełka, to tutaj możemy wsadzić te wszystkie pamiątki, które dostaniemy na przykład z kamieni milowych, czyli jakieś certyfikaty, akty, dyplomy i tak dalej, ale możemy też wsadzić na przykład prywatny pamiętnik jakiegoś Sima, a nawet jakąś pamiątkową starą zabawkę. I właśnie w taki oto sposób to pudełko możemy sobie wyposażać. Oczywiście pudełko możemy sobie w jakiś sposób nazwać, na przykład babcia. I pudełko babcia jest oczywiście już dla nas dostępne. Jeśli chodzi oczywiście o pudełko, możemy, wiadomo, chować je do wyposażenia, nie ma z tym najmniejszego problemu. Jest to faktycznie pamiątka, którą nasi Simowie mogą sobie przekazywać z rąk do rąk, bądź po prostu z pokolenia na pokolenie. Przejdziemy teraz do ostatniego kroku, czyli możemy komuś po prostu to pudełko powierzyć. Ja na przykład wybieram córkę tej tutaj oto Simki, no i ona faktycznie w tej chwili wręcza piękne, magiczne pudełeczko. I teraz to ona będzie jego opiekunką. Tara ma teraz dostęp do wszystkich rodzinnych sekretów zawartych w tym pudełku z pamiątkami. Z czasem może również dodawać swoje własne drobiazgi. Postaraj się go nie zgubić. No właśnie, to jest bardzo istotne, to jest właśnie to, o czym wam przed chwilą mówiłam. Więc sami widzicie, mamy tutaj idealną pamiątkę przekazywaną z pokolenia na pokolenie, ale spokojnie, nie ma tu jakiegoś wielkiego, rygorystycznego przetrzymywania tego w ekwipunku. Możemy to na spokojnie przekazywać tak naprawdę do innych Simów. 7
R1 to kołyska dla niemowlaków, ale słuchajcie, to nie jest tak, że kołyska jest jakimś takim wielkim, wybitnym przedmiotem, który dochodzi do gry. Nie, 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 kochani, jakby nie patrzeć, mamy tutaj kołyskę z gry podstawowej, tą starszą i tą nowszą, również z gry podstawowej, która doszła wraz z aktualizacją. Chciałam wam pokazać, że ta kołyska jest tak naprawdę taką nagrodą za bociankowe. To też nie jest jedyna jakby funkcja. Jeju, mam... Co? Co? Trojaczki? Pierwszy raz w życiu mam trojaczki. Wow. Serio? Wow, potrójne narodziny, co tu się stało? To jest totalny przypadek. Ale może to i dobrze? O, to wszędzie się porodziły te dzieci. Chciałam wam pokazać, że kołyskę w tym przypadku również odpicowano, dlatego że mamy tutaj, jak się okazuje, 3 niemowlaki. Miał być jeden chłopiec, a są 3 dzieciaczki. No, ale nieważne. W każdym razie chciałam wam pokazać po prostu to, że możemy w tej chwili zmienić strój. Tak, moi drodzy, możemy zmienić w końcu strój niemowlakom. Dlatego właśnie kołyski są w tej chwili takie, wiecie, bardziej atrakcyjne. Na przykład możemy sobie wybrać na przykład niebieską malinkę. Proszę bardzo. Zmieniamy ciuszek dzieciaczkowi. Nagle mamy innego koloru śpioszki. O, chyba to będzie mój ulubiony kolor. W takim razie możemy kolejny raz zmienić strój i proszę bardzo, ciemna energia. Niech będzie. Zobaczymy w takim razie, jak się prezentują jakieś śpioszki z jakimś takim, wiecie, rysunkiem, malunkiem, cokolwiek tam jest. Okej. No widać, że mamy tutaj kosmos. Kolejne dziecię też możemy sobie przebrać i w takim razie wybierzemy coś, co ma wzory. Promieniowanie królicze. Okej. Brzmi ciekawie. Zaraz zobaczymy, co nas tutaj wypromieniuje. Zostają nam jeszcze jedne śpioszki, a dokładnie troszkę inny krój. I tutaj mieliśmy, zobaczcie, długie te śpioszki z długim rękawkiem i z długimi nogawkami, a tutaj możemy mieć krótkie. Zobaczymy w takim razie gwiezdny blask, jakie piękne dziecię w gwiazdkach. No i tu faktycznie mamy odkryte rączki i nóżki. Także kochani, pod tym względem kołyska jest bardzo ciekawym elementem. Szkoda, że to nie doszło do gry podstawowej, ale myślę, że jeżeli chodzi o dodatek, no to fajne urozmaicenie. Pod numerem 6 przygotowałam dla was matę do zabawy dla małych dzieci, a dokładnie dla niemowlaków. To jest jedna mata, która występuje w 6 kolorach. No i dla przykładu oczywiście posadzimy tutaj małego dzieciaczka. I w sumie tak naprawdę ten obiekt no nie jest jakby super ekstra wyjątkowy, no bo nie oszukujmy się, ale dzieciaczek może sobie tylko tutaj leżeć. Oczywiście może się bawić i tak dalej. I jest to całkiem okej. Do rozgrywek rodzinnych nada się idealnie. Ale jest jeden ważniejszy powód niż ta cała zabawa tutaj, dla którego umieściłam właśnie ten obiekt na tym miejscu. Przede wszystkim dlatego, że możemy go schować do wyposażenia. I to oznacza, że możemy tak naprawdę wybrać się z tą matą wszędzie, gdzie chcemy. Czyli nawet jeżeli będziemy chcieli zmienić lokalizację, otoczenie, no po prostu wybrać się na dłuższy spacer, ewentualnie odwiedzić sobie nasze misje, mami, swoją rodzinę, możemy faktycznie zabrać ze sobą po prostu tą matę. Ja uważam, że to jest całkiem okej, bo jednak wiecie, mogli to twórcy zrobić tak, że ta mata mogła być w żaden sposób nieruchoma, po prostu być jak krzesło dla tego dziecka, czyli po prostu uziemione, czasami nie do ruszenia, a tutaj jednak faktycznie pomyślano o tym, żeby jednak móc zabrać to ze sobą, także to jest ten ogromny plus całej zabawy. Pod numerem 5 mamy przewijaki i teraz żarty się skończyły, bo wchodzimy dosłownie na top 5, więc wiecie jak jest. Teraz już będzie tylko naprawdę lepiej. Teraz te przedmioty będą bardziej zaawansowane. No ale zacznijmy od czegoś prostszego, bo od przewijaków. Te 3 tutaj, które są po lewej stronie, zazwyczaj będziemy wykorzystywać w domu, ewentualnie w jakichś takich bardziej kameralnych miejscach, jak nawet centrum rekreacji. A ten tutaj ostatni, 4, raczej jest takim typowym miejskim, publicznym przewijakiem. Za chwilę do niego przejdziemy. Jeśli chodzi o te przewijaki, to one mają bardzo dużo kolorów, dlatego specjalnie nie wyciągam ich wszystkich, żeby tutaj po prostu sobie nie zagracić trochę tego miejsca. Moje zdanie na temat tych przewijaków jest takie, że powinny się pojawić w grze podstawowej. No, przynajmniej jeden z nich. Szkoda, że tak nie jest. Myślę, że tak naprawdę ten miejski powinien pojawić się tylko i wyłącznie w dodatku. No, ale twórcy mieli na to inny pomysł, także musimy się z tym liczyć. No i teraz sprawdźmy, jak to, wow, jak to widzieliście, jak to zadziałało. To jest generalnie bardzo ciekawe, bo tutaj są pasy bezpieczeństwa. I tutaj jest nawet pokazane ulepszenie, że jest już jakby wbudowane, gotowe. Do tych wszystkich pozostałych przewijaków będziemy musieli sobie to ulepszenie sami zorganizować. Jeśli faktycznie chodzi jeszcze o funkcjonalność tych obiektów, no to tylko możemy zmienić strój sima, ewentualnie zaplanować. Ja myślę, że generalnie ten miejski przewijak jest całkiem fajny i na pewno ciekawy. I teraz zwróćcie uwagę na to, że pojawiła się nam tutaj brudna pieluszka. Ona się nie pojawiła bez powodu, dlatego że mamy tutaj śmietnik i on nie został przeze mnie dołączony. Specjalnie. Każdy z tych przewijaków ma takie, powiedzmy, ukryte miejsce właśnie na kosz, na brudne pieluszki. W momencie, kiedy tego kosza nie załączymy, pieluszki będą spadać, tak jak w tym przypadku, po prostu na ziemię. Będą nam robić potężny bałagan. Natomiast kiedy załączymy ten kosz na śmieci, simowie będą automatycznie brudne pieluchy wyrzucać. Oczywiście kosz na śmieci jest dość uniwersalny i też występuje w wielu ładnych kolorach. No, przynajmniej powiedzmy, że dość neutralnych. A jeśli to wiadro na pieluchy, bo dokładnie tak się ten obiekt nazywa, wam się nie podoba, to spokojnie możecie sobie użyć każdego innego tutaj kosza na śmieci, bo on też będzie pasować. To jest całkiem dobra wiadomość, bo nawet pasuje z dwóch stron. Numer 4 to dwie gry ex aequo, bo Scrabble i Puzzle. Dokładnie w grze nazywa się to Simbless i
układanka. Szkoda trochę, że układanka nie nazywa się puzzle, bo wydaje mi się, że to by po prostu było o wiele prostsze. No ale słuchajcie po kolei. Więc mamy tutaj oczywiście Simbless i nasz Sim może sobie zagrać sam, ewentualnie z tyloma Simami, ile po prostu ma krzeseł przy stole. Czyli zazwyczaj będzie to max jakby gra czteroosobowa. W takim razie ja odsyłam ojca, żeby mógł się uczyć spokojnie tej gry. Zaraz sobie zobaczymy, jak to wszystko będzie ładnie wyglądać. O, proszę bardzo, animacja jest naprawdę atrakcyjna. Mamy różnego rodzaju znaki i tak dalej. Okej, fajnie. W takim razie teraz przechodzę do dwóch pań i tutaj mamy układanki, czyli po prostu puzzle. Więc możemy sobie te puzzle wybrać. Mamy tutaj 50 elementów, 100 elementów, 250, a nawet i 500. I jest jeszcze fajna opcja, bo własna układanka na podstawie zdjęcia. Dla przykładu oczywiście pokażę Wam, jak wyglądają mniej więcej te standardowe układanki. Czyli na przykład klikamy na 50 elementów i tutaj mamy kolejne kategorie. Baśnie, fantastyka naukowa, pejzaże, zwierzęta. Zaznaczmy baśnie. Na przykład mamy tutaj, czy ktoś wspomniał o skrzydlatym jednorożcu? Bardzo proszę, czemu by nie? Sprawdźmy w takim razie, jak będzie wyglądało układanie jednorożca. Kolejna sprawa, która jest bardzo fajna, to to, że dany sim, czy to dziecko, czy dorosły, może ukraść jeden element układanki. I my w tej chwili właśnie wykonamy tę akcję. Następnie tatusiek sobie z powrotem wraca do gry, dalej sobie ją będzie ćwiczyć, a my tutaj z dwiema paniami będziemy dalej układać. Tak jak Wam mówiłam, jeden fragment został skradziony przez tatuśka, no to w takim razie tatusiek teraz może odwrócić ten proces, przyznać się do winy i po prostu oddać skradziony element. No i proszę bardzo, jest różnica, bo faktycznie obrazek się całkowicie wypełnił. No ale teraz, kochani, możemy zrobić jeszcze jedną rzecz, bo oprawić ten obrazek. No i jak się okazuje, możemy go sobie powiesić na ścianie. Kolejna sprawa, która jest bardzo fajna, to to, że możemy wykonać swoje własne niestandardowe zdjęcie. No i w takim razie, skoro jesteśmy tutaj wszyscy razem, to zróbmy sobie jakąś taką ładną fotkę. Proszę bardzo, bardzo ładna simka na bardzo ładnym zdjęciu. Niestandardowe zdjęcie, jak sami widzicie, będziemy mogli tak samo oprawić, jak pozostałą część układanek. Tych obrazów jest naprawdę mnóstwo, także szczerze polecam Wam bardzo spróbować. Ostatnia bardzo istotna rzecz to te pudełka, które są tutaj postawione przeze mnie, nie odpalają tych gier. One są tylko i wyłącznie dekoracjami. Tutaj mamy coś w stylu tych skrabli, a tutaj mamy coś w stylu tych układanek i puzli. No i mamy po raz kolejny gotowe zdjęcie. Zdjęcie przechodzi do wyposażenia, a z wyposażenia przechodzi na ścianę. No i kochani, można sobie je pooglądać i można sobie je nawet popodziwiać. Numer 3 to bransoletka przyjaźni. Ten obiekt został urozmaicony jeszcze dodatkowo o grę podstawową i o akcesoria włóczkowe historie. W momencie, kiedy klikniemy sobie simką na kosz do dziergania, możemy sobie stworzyć bransoletkę przyjaźni, taką jaką chcemy. Ja oczywiście biorę tą tęczową, bo mi się bardzo podoba. Jeżeli chodzi o stół dla dzieci do zabawy, również tutaj możemy sobie stworzyć bransoletkę przyjaźni. Na odmianę weźmiemy na przykład tą. No i oczywiście sam sobie zestaw jest dostępny w tym małym słodkim opakowaniu. Tutaj oczywiście też możemy kliknąć i wybrać sobie taką bransoletkę, jaką chcemy. Wybieram pierwszą opcję, bo te pierwsze trzy mi się najbardziej podobają. Oczywiście babcia dzierga, dziecko tworzy, a mama plecie. Każda z pań wykonuje bardzo ważną pracę, bardzo manualną, ale co jest najważniejsze, będą mogły się tym wszystkim wymienić. A wymiana jest naprawdę przeurocza. Przez to, że opaski są takim fajnym symbolem przyjaźni, niestety, ale nie mogą być sprzedane. Że tak powiem, na tych bransoletkach to my zarabiać nie będziemy. Ciekawym elementem jest też to, że te bransoletki czasami nie wyjdą. To jest naprawdę fajne urozmaicenie, bo nie oszukujmy się, ale nie każdy ma od razu dar i talent do tego, żeby tworzyć takie unikatowe przedmioty. Aby doszło do wymiany pomiędzy przyjaciółmi, jeden i drugi sim musi mieć tą bransoletkę w wyposażeniu. W tym przypadku matka z córką będą mogły się wymienić, dlatego że mają je dostępne. No animacja jest po prostu przecudowna. Tu niestety jest to niewidoczne, ale obydwie panie mają na rękach te bransoletki, dlatego postaram się im zmienić stroje, tak żebyście mogli zobaczyć ich nadgarstki. O, proszę bardzo, babcia jak widać ma na rękach bransoletkę i tak samo jest w przypadku jej córki. Na miejscu drugim mamy obiekty, które pozwolą nam zbudować swój własny wodny park. Znajdziemy tutaj różnego rodzaju kolorowe podłoże, bo w tym przypadku to nie są żadne fontanny, ale tylko i wyłącznie powiedzmy, że coś w stylu maty. A tu mamy emitery wody, które możemy sobie wyłączyć lub po prostu włączyć. No i oczywiście możemy się w tym wszystkim też bawić, ale do tego przejdziemy za chwilę. Tutaj mamy kolejny emiter, który jest w formie kuli, a tutaj mamy trzeci i ostatni emiter wody, który jest w kształcie grzybka. Tutaj mamy tylko i wyłącznie ozdobne dwie dekoracje, czyli kwiatek i liście. To wszystko jest dostępne w różnych oczywiście kolorach. Jeżeli chodzi o te dwa tutaj elementy, to trochę jak sami widzicie jest ubogo z tymi kolorami, bo mamy tylko i wyłącznie kolor zielony, niebieski, różowy, żółty i pomarańczowy. Tutaj jest tylko trochę lepiej, bo mamy już faktycznie te kolory podstawowe, tu jest podobnie i tutaj jest w sumie
tak samo. Natomiast jeśli chodzi o tematy, to tutaj jest trochę inna historia, bo naprawdę mamy tutaj spory wybór. W tym przypadku jest tak samo, mamy coś w stylu jakby jakieś rybki, jakieś takie powiedzmy dziwne jajo, trochę w kształcie awokado, jakieś takie szlaczki, no trochę dziwne, ale fajne. Na pewno każdy, kto jest budowniczym, znajdzie super zastosowanie do tego wszystkiego. Tutaj mamy podobną historię, tutaj się nawet jakieś wielokąty pojawiają, kwadraty z zaokrąglonymi brzegami, także jest naprawdę fajnie. Niestety, jedyna rzecz, która jest taka trochę smutna, to to, że te wszystkie emitery, które są w grze podstawowej, do tego parku nie zostały w żaden sposób, że tak powiem, dopasowane, nie zostały w żaden sposób synchronizowane, nie wiem jak to inaczej określić. W każdym razie tutaj mamy opcję baw się w wodzie, a tutaj jak klikamy na te emitery z gry podstawowej, to tej opcji nie ma i najprawdopodobniej nie będzie. No chyba, że przyjdą moderzy nam tutaj z pomocą, no to wtedy możliwe, że będzie tych opcji nieco więcej. Na wodę możemy się patrzeć, możemy się w wodzie bawić, możemy nawet tupać figlarnie, to wszystko oczywiście zależy od nastrojnika, także słuchajcie, no coś się tutaj dzieje. Z takich elementów dekoracyjnych mamy jeszcze tego wielkiego wielorybka i w sumie tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o cały ten zestaw. Ja myślę, że ten zestaw mógł być nieco lepszy. Fajne jest, że w ogóle zostało coś takiego nam tutaj wrzucone do gry. Ma to na pewno potencjał. Osoby, które są budowniczymi, na pewno coś z tego ekstra zrobią. Ja osobiście uważam, że mogłoby być tego trochę więcej, że ten wielorybek mógłby być bardziej interaktywny z naszymi simami. Jeśli chcecie, żebym stworzyła swój własny aquapark, oczywiście z udostępnieniem wam w galerii, to chociaż zostawcie mi 1000 łapek w górze. Przepotężnym numerem 1 jest zdecydowanie domek na drzewie i to jest, uważam, że najlepszy obiekt z całego dodatku. Jest bardzo dopracowany i naprawdę wielofunkcyjny. Opcje dla dzieci różnią się od opcji dla dorosłych. Znaczy, niektóre są wspólne, ale są też takie, które faktycznie są inne i zaraz oczywiście też wam powiem, o co dokładnie chodzi, ale na początek muszę wam powiedzieć, że czasochłonne jest budowanie tego domku i wymaga mnóstwo umiejętności majsterkowania, no ale w momencie, kiedy tak naprawdę budujemy, to też i te umiejętności nabywamy, więc jakby wszystko jest w porządku. Po systematycznym ulepszaniu naszego domku. W pierwszej kolejności możemy dostać zjeżdżalnię, następnie rurę strażacką, potem dzwon, no i światełka, które są tutaj ładnie, uroczo zaplątane. Ten domek ma balkon, a właściwie można by powiedzieć, że taki jeden wielki taras. I na przykład na tym tarasie możemy postawić sobie teleskop. Niestety, nie możemy tutaj postawić na przykład takiego przedmiotu jak radio, a szkoda, ale pomniejsze jakieś zabawki uda nam się też tutaj przenieść. Przed chwilą mówiłam, że są niektóre opcje, które różnią się w zależności od wieku. I pierwszą taką opcją jest chociażby zjazd na zjeżdżalni. No niestety, ale dorośli zjeżdżać nie mogą, ale mogą już zjeżdżać dzieci i mogą wspinać się do góry na zjeżdżalni, więc my sobie w tej chwili to przetestujemy. Dorośli oczywiście mogą robić też inne rzeczy, więc że tak powiem zostaje im to zrekompensowane, ale też zostawię to na sam koniec, bo myślę, że to jest cała główna atrakcja. Możemy oczywiście wejść, tak jak już mówiłam, na samą górę i nasza simka właśnie w tej chwili to zrobi. No jest to generalnie fajne i myślę, że w jakiś sposób urocze, że jednak ci simowie mogą korzystać, tak wiecie, w bardziej zaawansowany sposób z tego całego drzewa. Nasi dorośli simowie też nie mogą dzwonić z tego dzwonka, natomiast dzieciaki jak najbardziej mogą w niego tłuc ile wlezie. Ważnym elementem tego domku są też ozdoby, bo możemy przyozdobić ten domek na w sumie 4 sposoby, co myślę, że też jest fajną atrakcją. Możemy na przykład zrobić baśniowy zamek, proszę was bardzo. Po jednym kliknięciu mamy nakładane ozdoby, które przykrywają troszkę te drewniane deski. Kolejną dekoracją jest kryjówka piratów i tutaj mamy coś w stylu jakby statku. Oczywiście jest kotwica, jakieś macki, ośmiornicy. Kolejny klimat to kosmos i tutaj tak samo mamy statek UFO, jakąś rakietę, no i ostatni motyw to motyw rozbitka. Tutaj mam jakieś koło ratunkowe, muszelki, no i jakieś rybki. Także muszę przyznać, że jest naprawdę bardzo ciekawie. Pozwólcie, że zostawię sobie motyw rozbitka. Możemy sobie oczywiście też tutaj sterować światłem. Możemy się bawić w udawanie i tutaj też naprawdę jest mnóstwo różnych opcji, których nie chcę wam w tej chwili spoilerować, bo chcę, żebyście też mieli oczywiście swoją frajdę i poznawali to wszystko na nowo. Możemy też oczywiście spać w tym domku, możemy robić naprawdę wiele, wiele rzeczy. Opcji jest naprawdę mnóstwo, twórcy moim zdaniem podeszli naprawdę dobrze do tego całego tematu. No i słuchajcie, zwieńczeniem tego wszystkiego będzie Barabara, słuchajcie, tak kochani, oficjalnie dochodzi Barabara właśnie w tym obiekcie, także, że tak powiem, muszę wygonić sobie stąd dziecko i wystarczy, że kliknę w tej chwili jakąś osobą dorosłą na domek, opcję kryjówka i proszę bardzo, mamy Barabara z simem o imieniu Carter, więc lecimy z tym tematem, ja jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, no mam nadzieję, że będzie fajnie wyglądać. Lubię opcje Barabara w grze, są zazwyczaj urocze, mają jakiś taki fajny swój klimat, także mam nadzieję, że będzie fajnie wyglądać, chociaż spodziewam się, że pewnie fajerwerki będą po prostu tylko nad tą koroną tutaj drzewa, no ale może coś innego fajnego się wydarzy, nie wiem, zobaczymy, czy jesteście gotowi na zabawę dla dorosłych w domku na drzewie. Ale jak to fajnie wygląda, wow, jeszcze jakieś tutaj
Wow, aż mnie zatkało. Jakie efekty specjalne. Ale te serduszka są naprawdę cudowne. Takie delikatne, subtelne, no coś takiego innego. O, właśnie tak myślałam, że będą fajerwerki. No tak delikatnie. No dobra, słuchajcie, no myślę, że mamy to. Myślę, że faktycznie zasłużone miejsce pierwsze. Ja jestem pod wrażeniem, uwielbiam ten obiekt. Także kochani, dziękuję wam pięknie za ten ranking. Przebrnęliście ze mną przez 15 obiektów. Mam nadzieję, że ten czas wam umiliłam, a jeśli mieliście jakiekolwiek wątpliwości, czy warto kupić ten dodatek, to mam nadzieję, że wam pomogłam ewentualnie rozwiać wątpliwości albo podjąć fajną decyzję. Ode mnie to wszystko, kochani. Dzięki wielkie za uwagę. Dziękuję również moim wspierającym za pomoc w rozwoju kanału. Na razie, cześć, pa!